ale widzą Państwo Saską Kępę, osiedle Saska Kępa, pięknie Państwo rozpoznajecie to wszystko i tę szkołę, gdzie moja koleżanka Bożena Rossa była polonistka, uczyła dzieciaczki, że Bóg to Jahwe. Jakie to piękne, jakie to naturalne, szczere, no i oczywiście, że też prawdziwe. Ale wiecie Państwo, właściwie to może nie to jest przyczyną tego, że dzisiaj 12 lipca 2014 roku ta Warszawa jest tak zdruzgotana, jest tak nerwowa, jest tak wściekła, no bo przecież Świadkowie Jehowy są bardzo spokojni, są wyciszeni i chyba nie wiem, co trzeba było, czy można byłoby im zrobić, chyba nic. No bo przecież Państwo wiecie, co się działo w czasie wojny światowej. Ludzie ginęli, byli doświadczani, a nawet znacie waszego tego Wojtka, który jak to Marek Zajączkowski mówi, że był, no, ugotowany w oleju. Ten wasz święty, że był ugotowany w oleju. Także no przeszedł straszne katusze. Ale wiecie Państwo, że ta hipochondria, ta wrogość straszna ze strony wyznawców, no papieża przecież nie, nieprawosławnych przecież nie, nie świadków Jehowy, którzy, to świadkowie Jehowy już dawno leżą po drugim dniu kongresu z brzuchem wybałuszonym do góry uczciwie i wypoczywają, proszę Państwa. Tak. Tak, tylko że tych świadków Jehowy jest tak bardzo dużo. Cały stadion w kwadracie, wypełniony po brzegi, świadkami w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Tak dużo. I jak tak każdy zacznie mówić Jahwe, Jehowa, Jehowa, tyle tych milionów, i to po prostu wyznawcy papieża strasznie się wściekają. Że no nie lubią tej Jehowy, bo Jahwe, Jehowa wyrzucili z Biblii, drugie przykazanie wprowadzili, są wściekli na to, że ktoś ma czelność prawdę głosić. To były różne przeszkody, najpierw mówili, że to trzeba mieć upoważnienie, potem, że ci wasi księża, że mają tysiące przeróżnych szkół, ale świadkowie Jehowy mają teokratyczną oczywiście szkołę służby kaznodziejskiej i tak się akurat zdarzyło, że no rzeczywiście kij w mrowisko. Ja prowadziłam szkołę teokratyczną i znam to od podszewki. Przecież wypisywałam, wywieszałam na ścianie listę. Kto ma w czwartek, piątek, tak jak ta szkoła teokratyczna była, kto ma wygłaszać przemówienia ćwiczebne? No i tam, jeśli były 22 cechy, no to przecież wiadomo, że to miało być albo jasno i zrozumiale, wstęp wzbudził zainteresowany styl konwersacyjny, poprawna wymowa, płynna, że nie miało być to, czego ci, którzy są nawet po szkołach wyższych, przedstawiają tu swoje wywody w Radiu Tok FM, takie błędy szkaradne, wielkie błędy robią, że to po prostu nie uchodzi. Natomiast u świadków Jehowy jest, to wszystko z USA pochodzi, z Ameryki. Jest szkoła teokratyczna, która na to kładzie nacisk. No mniej więcej te 22 cechy powinny wam wystarczyć. Jeżeli zapiszecie się, moi kochani, wyznawcy papieża, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, bo tu nie ma prawosławnych przecież, zapiszecie się do szkoły teokratycznej, to możecie robić wielkie postępy, straszne postępy. Będziecie mówić płynnie, do rzeczy, no i oczywiście, że na temat. Nawet nie musicie być świadkami Jehowy, bo do szkoły teokratycznej może zapisać się osoba, która chce, zainteresowana, z zainteresowanych. Także pozdrawiamy Państwa tutaj na Saskiej Kępie i bądźmy pogodni. Jeszcze jutro jest 13 lipca 2014 kongres Świadków Jehowy na Legii. Zapraszamy!